6 czerwca po przerwie trwającej niemal 3 miesiące basen kryty Mosir został ponownie otwarty. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na obiekcie w oparciu o wytyczne głównego inspektora sanitarnego Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Łańcucie wprowadził dodatkowe obostrzenia. Klienci przychodzący na obiekty Mosiru powinni korzystać z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba, natomiast pozostali klienci muszą przebywać w odległości co najmniej 2 metrów od siebie. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakichkolwiek ostrych infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. W poczekalniach usunięto ławki, aby nie zachęcać do odpoczynku i przedłużania pobytu na obiekcie krytej pływalni. Klient, udając się do szatni, ma tylko ograniczoną liczbę szafek z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z przebieralni. Z pryszniców może jednocześnie korzystać 6 osób. Jednorazowo z pływalni może korzystać 50% maksymalnego obciążenia obiektu, to jest do 40 osób. Z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie. Pobyt w obiekcie należy ograniczyć do czasu kąpieli w basenie i przebierania się. Obowiązuje zakaz korzystania z trybun na nietce basenowej oraz z tarasu widokowego. Poza tym warto wiedzieć, że basen otwarty jest codziennie w godzinach 6-22. Sauna sucha czynna jest w godzinach rannych od 6 do 8 oraz po południu w godzinach 17-22. Jednorazowo w saunie suchej może znajdować się maksymalnie 4 osoby w tym samym czasie. W jacuzzi może znajdować się jedna osoba lub kilka osób, jeżeli wspólnie mieszkają. Instruktorzy nauki pływania mają obowiązek dezynfekcji swojego sprzętu. Przypominamy również o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej oraz o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody. Ponadto obowiązuje zakaz zajęć grupowych aż do odwołania. Po kilkunastu dniach od otwarcia basenu widzimy, że z dnia na dzień klientów przybywa. Chętnie do nas wracają. Bardzo cieszymy się z tego powodu. Oczywiście brakuje nam jeszcze do wyników frekwencji sprzed epidemii. Z tej okazji chciałbym Państwa zaprosić na basen kryty. Mogę Państwa zapewnić, że nasz obiekt jest w pełni bezpieczny. Jak Państwo zauważyliście, wdrożyliśmy wszystkie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszystko po to, aby nasz klient czuł się bezpiecznie. Dodatkowo przeszliśmy pozytywnie kontrolę Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łańcucie. Myślę, że jest to świetna okazja popływania, gdzie jeszcze nie ma wielu klientów co zawsze oraz nie trzeba czekać długo w kolejkach. Pamiętajcie, systematyczny ruch zapobiega chorobom, takim jak cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia. Dodatkowo poprawia samopoczucie oraz przede wszystkim zwiększa odporność organizmu. Do zobaczenia.